po przygotowaniu dokumentu przez firmę wyłonioną w postępowaniu o zamówienia publiczne, specjalistyczna firma przygotowała dokument i teraz go prezentuje celem omówienia z wszystkimi zainteresowanymi. A zatem jest to najlepszy czas na to, aby wnosić swoje uwagi, spostrzeżenia, konkluzje, być może wyznaczać także nowe elementy, które nie są objęte w tym dokumencie. Po okresie konsultacji, który zakończy się 28 czerwca, dokument zostanie ponownie, że tak powiem, przejrzany i zostaną ocenione wszystkie wnioski i uwagi, które zostaną przygotowane na etapie konsultacji i w ocenie specjalistów zostaną one pogrupowane do tych, które należy ująć, nad którymi należy się zastanowić, a także te, które z jakichś przyczyn obiektywnych, formalnych czy też merytorycznych nie mogą znaleźć odzwierciedlenia w tymże dokumencie. I ostateczna postać dokumentu zostanie przedstawiona zarządowi województwa. Uwagi mogą dotyczyć zarówno diagnozy, tam są pewne usterki, które są do poprawienia oczywiście i wtedy też zapisy samego dokumentu będą lepsze, no bo jeżeli diagnoza będzie bardziej prawdziwa i rzeczywista, to też potem będzie to skutkowało dobrymi zapisami w tym dokumencie. Ja osobiście będę starał się, żeby większą rolę w tym dokumencie nadać szybkim kolejom aglomeracyjnym. Jest na to argumentacja, samorządy są zainteresowane. To są bardzo ważne konsultacje dla miasta i dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Od tego, czy zadania priorytetowe dla Gorzowa, dla MOF-u, dla Gorzowa takim zadaniem jest budowa północnej obwodnicy miasta, od tego, czy to zadanie zostanie wpisane do planu transportu województwa lubuskiego, o którym dzisiaj będziemy dyskutować, zależy, czy będziemy mieli szansę na pozyskanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej z programu FENIX, z programu, który jest następcą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I teraz tak naprawdę ważą się losy tego, czy w zaczynającej się perspektywie finansowej będziemy mieli możliwości aplikowania o środki unijne na to przedsięwzięcie. Zależy nam, żeby północna obwodnica została wpisana do planu transportowego jako przedsięwzięcie do realizacji. Wiemy doskonale, co czeka nas w nowej perspektywie, jak istotnym będą kwestie związane z transportem niskoemisyjnym, z takim bezpiecznym, ale też ekologicznym podróżowaniem między miastami, także miastami miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dlatego dzisiaj mamy nadzieję przekazać ważne postulaty mieszkańców Strzelec Krajeńskich, ale także całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa, aby zostały one uwzględnione w tym dokumencie, bo on będzie podstawą później pewnych działań finansowanych także ze środków Unii Europejskiej. Bryzdenko to obwodnica, to jest temat zawsze numer jeden, bardzo nam brakuje, ale generalnie sieć dróg wojewódzkich, która przecina Bryzdenko, jest bardzo rozległa, więc tutaj tematów bardzo dużo, ale też linia kolejowa przebiegająca przez Bryzdenko, łącząca Kostrzyn z Krzyżem, to też jest taka główna droga transportowa, na której bardzo nam zależy, aby ona się rozwijała.